Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 12 odcinku z Assassin's Creed Unity. Okej, ostatnio były 3 misje, jedna była naprawdę nietypowa, a dwie już po prostu takie typu zabij. Czyli no nic trudnego naprawdę, jak dla nas już, bo my jesteśmy stopień adept, czyli taki już średni stopień, a tam jeszcze jest stopień taki nowicjusza, więc no już dla nas to problemu nie stwarza. No i misje teraz. Jakie tutaj powinniśmy sobie dobrać misje? Jak wy myślicie? Bo myślę sobie, że można sobie to zrobić, ale martwi mnie kolejna misja zagadek Nostradamusa. Co to w ogóle ma znaczyć? Ja jeszcze do tego nie dotarłem. Może to są takie rzeczy, do których jeszcze nie przywykł Arno w misjach fabularnych. Kto wie? Ale zacznijmy od zemsty na przodków. I gdzie my w ogóle jesteśmy tak naprawdę? Tutaj. Okej. To trzeba to zrobić, no, żeby nie było żadnej luki. Dobra, no to 200 niecałych metrów, dobiegniemy sobie. No i robimy. To jest dla nas ważne, żeby sobie trochę dorobić na boku. A nie, to ja znam tą misję. To jest kooperacja jeszcze na czterech. A właśnie, nie wiem, czy dzisiaj mi się uda ogarnąć trzecią osobę do koopa. Jeżeli rzeczywiście już będzie miała dzisiaj tą grę, wedle obietnicy, no to będziemy grać już w trójkę, a nie w dwóch. Ale zobaczymy. Tak jak mówię, zobaczymy. Nic nie jest pewne. What? Czarny screen zrobił. Nie komentuję tego. Dobra, już niedaleko. Ale biją dzwony Notre Dame. Wiem, że tam Belek stoi, ale jeszcze nie teraz. Nie czuję się gotowy, aby wykonać taką misję. Daj mi jeszcze moment. Może tak jeszcze z parę odcinków, wiesz. Wtedy można to robić. Jeszcze nie teraz. Biegniemy. Pięknie Arno. A, gdzieś musi to być w domu. Okej. Czyli tu na przykład jak się wespniemy. Pewnie, to już da radę. A są schody na dół? Zemsta za przodków. To najpierw to musimy chyba nieco niżej dotrzeć. No jakby była jakaś drabina albo coś, to bym zszedł z chęcią, ale to jak? What the f... No Arno, weź ty się nie wygłupiaj. Dobra. Gdzie jest ta misja? Pewnie... No, jeszcze nie wiem, trzeba wejść. Tam mamy skrzynię, która wymaga otworzenia go. Dobra, o, już widzę kolejny trup. Dobra, akceptuj i śledź. Ciało Pola Terragona nosi wyraźne ślady przemocy. Zwłoki są posiniaczone, ramiona i nogi połamane. Aha. I od czego teraz zacząć? Teraz mamy więcej do odkrycia. Tutaj widzę jakaś kobieta. To chyba musi być żona. O, monsieur, jestem distraught. Who could have done such a thing? He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. Aha, jakiś artykuł. Można jeszcze pogadać. Oh, monsieur, I am distraught. Aha. Who could have done such a thing? He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. Coś więcej musi być. Tu jakiś zwitek papieru. Teragonie. Aha. No więcej mam. Coraz częściej mam wrażenie, że jestem serwowany, nie wątpię. BG. Aha! Czyli BG. Mamy inicjały. Adepras. BG, Adepras. Dobra. Więcej
trop mamy. Tu chyba jest najbliższy trop. Coż to jest? Na drzwiach wymalowano krwią rzymską cyfrę 2. Mamy dwójkę, mamy BG. Wiemy, że był jakiś artykuł. Trzeba szukać więcej trupów. Okej, tu mamy ostatnie 4. Czemu tam mam naświetlenie jakąś lupę, jeśli można wiedzieć? A, Depressiego, czyli tam będą następne tropy. Dobrze. Widzę, że misja się rozszerzyła. Znaczy raczej sprawa. Kolekcja 7 wiecznych rzeczy tortu, zaaranżowana w formie wystawy. Okej, okay, to jakaś księga. Można przeczytać? 4 zdania. Jakub de Molay. Aha, czyli to nam coś ma mówić, że ten, kto wdał się w sprawę życia lub śmierci, będzie potępiony. Jakaś, widzę, kolejna księga. Przedmowa autora. Wiele rodzin zmieniło nazwiska. Gdzieś to jest chyba ostatni trop. Tutaj. Dom Tarragona z Gazeta. O kurde, nie chce mi się tego czytać, ale no muszę. Ciekawe. De Nogaret. Marigny. O! De Paris. Czyli jeżeli De Paris będzie miał numer 2, to on będzie sprawcą. Trzeba będzie go osądzić. I to będzie troszeczkę bardziej skomplikowana misja, widzę. Nie będziemy tej babki oskarżać, ale mamy teraz dużo do oszukania. Sprawdźmy dom de Paris, de Prassier. Go. Tak, sprawdzimy jego najpierw. No to widzę, że misja będzie dłuższa i bardziej skomplikowana. Zamknij pyska. Luju, nie mam czasu na razie, ani na powalanie złodzieja, bo jest teraz naprawdę wagi, powiedzmy już wagi państwowej, żeby to było. Dobra, jesteśmy już tutaj. Okej, wkraczamy na obszar śledztwa. 4 tropy. Kim ty jesteś? Zacny pan. Phil de Prassy. Aha. A woman just tried to kill me. Me! I managed to wound her, but she ran off. So? She grabbed a dagger, an arrow. I twisted it away and stabbed her. This is her blood here. Aha, tutaj. Aha, w kierunku schodów. Moment, ale tu jeszcze widzę więcej rzeczy. Aha, narzędzie to. Moment. Jesteś pewny? A woman just tried to kill me. Me! I managed to wound her, but she ran off. A woman just tried to kill me. Me! Czyli to nie ty jesteś winny? W końcu, bo ja już nie wiem, naprawdę. Aha, tu mamy te ślady krwi. Ulica po lewej stronie. Dobra. Okej.
martwi mnie ta misja. Powoli. Co to? Kolejny ślad. Detektywa Monka się musi bawić na to pochodzi. Ja nie wiem. Trochę zwariowana misja, trzeba przyznać. Trzeba ją wykonać. Dobra, co my tu mamy? Kolejne ślady. Spada w pod na dół. Dobra. Tu znowu jakieś ślady. Aha. Okej. Okay. Czyli tu wchodzimy. Drzwi zamknięte na klucz. Ale to chyba można dostać się oknem, nie? Co to dla asasyna? Teraz szukamy tych. O, tu można się schować, jak miło. Chociaż nie wiem na kij. Lol, czy to nie jest bo. Dobra, mniejsza. Szukamy teraz dowodów. Chyba jest co, nie? Co może być tu dowodem? Na razie tylko mamy te drzwi, które są zamknięte typowo. Czyli jednak musimy te drzwi otworzyć, żeby coś odkryć. Tak widzę, nie może działać. Ale nie. Już powinno to się dać. Jaki jest strop? Tak naprawdę. No chyba nie ta kobieta. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale chyba ten trop jest na dole. Na górze to szczerze mówiąc wątpię. No niestety tu nic nie zauważyłem takiego. To trzeba będzie stąd zejść. Niestety. No cóż. Drzwi zamknięte, czyli ktoś musi mieć klucz. A kto jest właścicielem tego klucza w takim razie? To jest jakiś zamknięty dom, ale depras. To już w sumie, a może jakby tak do niego wrócić się. Wróćmy się do niego. Może on będzie miał klucz? Nie. Tak przynajmniej chcę się go zapytać, czy nie ma klucza, ale chyba raczej on nie może mieć. Bo on mówił w sumie prawdę, że są jakieś ślady krwi. On nie mógł być zabójcą. Tak przynajmniej mi się wydaje. Przez chwilę go podejrzewałem o to, ale teraz jakoś wierzę bardziej, że jakoś zabawił się z nimi. Gdzie mam to oznaczone? Teraz gdzie idę? Do Deprasiego miałem iść. Dobra, sprawdzimy, czy on ma ten klucz. Dobra, możemy przechodzić tych poszukujących. Dobra. Albo? O, tak chyba świetnie. Dobra, poszło. Chodź tutaj. Dobra. A woman just tried to kill me. Me. Aha, dobra, czyli jednak ty nie masz z tym nic wspólnego, no szkoda. Znaczy, no nie szkoda, to w sumie nawet dobrze, ale teraz trzeba będzie sprawdzić dom Teragona. Co? Aha, dom Teragona sprawdzony, tylko jeszcze on został Grimaniego. Dobra, może on jest... Może on stoi za tym. Znaczy może. To jest teraz duże prawdopodobieństwo, że on. No bo skoro depresji nie był winny i nie wygląda na winnego, no to
Another rabid rat. Dlaczego ty kłócasz? Wkurza się to zaczyna trochę. Nie wiem, chyba jak przytrzymam kucnięcie, to na serio będzie nakłócanego. Merci, merci. Wiem, że jadłeś takie czekoladki, merci, ale nie denerwuj się nawet. Dobra. I hit. Teraz tam. Ta misja już na 15 minut nam zajmuje, czyli trochę od nas więcej wymaga, niż nam to by się wydawało. Moment, żeśmy chyba właśnie minęli, nie? Tak sprawdzam. Nie, nie minęliśmy, no dobrze. Przez chwilę tak myślałem. Dobra, to już tutaj sobie. Arno, co ty robisz? No, chcę, żebyś wbił tam na dół. O. Dobra. I widzę, że już tu się dzieje. Aha, dobra, jakieś tortury. Gra niego. Dobra, to są kolejne. Tu jakaś zapiska. Coś jeszcze tu przede mną, żeby nic nie umknęło. Powiedzmy, że doszły do mnie plotki o jakiejś kobiecie, która twierdzi, że pochodzi z rodu Demaloja i węszy w różnych piwach, może i w innym stulecie, ale nienawidzi bywa czasem bardzo pan Tiba. Teragon. List od Teragona. Oho. Dobra, tu widzę jakiegoś trupa. Dom Grimaniego, zwłoki. Aha! To miałoby sens. Teraz gdzie jest ostatni trop? Tutaj. Krwawy symbol, teraz jest jedynka. Czyli co u licha? Dobra. Teraz gdzie mamy iść w takim razie? Dobra. Ale mamy ten klucz. Tak w ogóle? Jest to podsumowanie, ale to nie takie podsumowanie. Zemsta z przodków. Dom Depressiego. To są cały czas te ślady. Tu jest jakaś jedynka. Teragon. Grimani. To być może Brassi za tym stoi. Trzeba czytać dalej. Margaret. Margi. Margi. O. Jest jedynka i dwójka, ale co one kuźwa mogą znaczyć?
kurde, no. Jest dużo dowodów, tylko trzeba co z tym zrobić w takim razie. No, odwiedziliśmy już 3 z 4 miejsc. Ale co nam to dało? Tak naprawdę. Ja bym jeszcze raz zwiedził te wszystkie domy i dokładnie obadał. No, możemy oskarżyć tę osobę, ale wtedy chyba nagroda będzie nieco mniejsza. Są tu jeszcze jakieś rzeczy, których zapomniałem obadać. Schod na dół. No i to jest kobieta, ale... Ona! Chociaż... Przy niej są tutaj ślady krwi. The fuck. Już takie dosłowne the fuck, muszę powiedzieć. Oh, monsieur, I am distraught. Who could have done such a thing? He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. To jest dweep. No nie wiem, no kurde, mam taki dylemat. Czego dawno nawet nie miałem. On w pizzu krwi jest. Nie dalej zastanawiam. Won stąd. Nie mam na was czasu. Nie mamy w ogóle ten klucz? Nie wiem, ja tak chodzę i chodzę bez celu teraz. Woman just tried to kill me. Me! I managed to wound her, but she ran off. Aha. Dobra. Fajnie, że... To idziemy tam jeszcze raz, bo ja będę ciągle no jedno to samo robił. Są te ślady krwi, ale chyba dalej klucza nie będziemy mieli, nie? W sumie zaraz to sprawdzimy. A, dobrze. Chciałem się upewnić. Dobra. Czyli ona musi chyba za tym stać w takim razie. They glory in their ancestors' deeds. Vile torturers. Zeznanie Anny de Molay. Co? What? They glory in their ancestors' deeds, vile torturers. To są ślady krwi, moja droga. Prowadziły je. No i teraz kogo by tu osądzić? W sumie teraz mamy trzy osoby. W sumie też mieliśmy trzy osoby. Teraz pytanie się rodzi. Jeszcze raz muszę to przeczytać. Zadanych. Akta spraw. Przodków. Jakieś jest podsumowanie tego wszystkiego. Fajnie by to wyglądało. Uważam, że morderstwo było usprawiedliwione. Jeszcze raz trzeba wszystko przejrzeć i już to podsumować dokładnie. Kobietę. Czyli to jest ona. Dobrze. Ale twierdzi. Czyli może być jednak to prawda. Okej. Ona musiała chyba wymalować tą jedynkę. Thank you.
naszej depresji nie jest winny. Jestem tego pewny. Dobra, sorry kobieto, ale po tych dowodach, jakie się dowiedziałem, no wynika z tego, że to jednak ty się splamiłaś krwią, to bestialsko, powiem ci szczerze, bo ukrywasz swój gniew. Próbujesz się usprawiedliwiać, a mało tego, chcesz się jeszcze uniewinnić. A tak naprawdę przecież stoisz za tym wszystkim, a jeszcze zabrałem artefakt. A więc dowody już są naprawdę niepodważalne. No sorry kobieto, ale no trzeba będzie chyba z tą porządek zrobić. They glory in their ancestors' deeds, vile torturers. Their ancestors decimated the Templar Order. They deserve to die horribly. No, proszę bardzo. I skąd ja mogłem wiedzieć? Trochę czasu na to poświęciliśmy, ale w końcu udało się tą zagadkę rozwikłać do końca. Fajne misje, takie typowo właśnie detektywistyczne. You should not have put me here. I was writing an ancient wrong. Ale zabiłaś. No właśnie. Więc cicho tam. Any fool could have figured that one out, I imagine. Still, take a weapon if you like. No to co nam dasz teraz? O, długi obuch. Miło. Ha. Ta misja była chyba podobna za 400, czyli mogliśmy jednak źle zrobić, ale no kobieta się splamiła. Mimo wszystko. Dobra. A jeśli wiecie, kto tak naprawdę za tym stał, to mi możecie od razu powiedzieć, to wtedy może kiedyś tam to naprawię, ale wiecie, no to było ciężkie. Więc skąd mogłem wiedzieć, ale kobieta no zasłużyła w sumie. Dobra, teraz mam jakiś długi obuch. Zabrany w broni. Ciężka. Długi obuch. Gdzie to jest? Gdzie to w takim razie jest? Powinno to być za darmo. Jak dla mnie. Ale nie ma, to chyba musi być w drzewcowej. A jest, długi obuch. Ale to nie jest dla nas broń. My wolimy właśnie bardziej coś koło tego. Dobra. Misja była w pizdu wymagająca i szczerze mówiąc nie wiem, czy mi się to udało. Dobra, zamknij się. A co, ty masz coś do powiedzenia? It's dangerous to be a politician these days. You might want to take a walk up past the Louvre. Maybe around the post office. Ale jak dla mnie no to kobieta zasłużyła na to. Ona miała te właśnie ślady krwi. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, jedność. Yo! You are ready to fight.